Pan Kaczmarek jest zięciem właściciela tej nieruchomości i zgłosił do mnie dzisiaj, do stowarzyszenia, że prosi o interwencję, dlatego że po sąsiedzku, pod numerem 27, sąsiadka zbyła tą nieruchomość, ale zbyła również budynki państwa Kaczmarków. No właśnie, to jest niepokojące w tej historii. Które stoją na gruncie należącym do państwa Kaczmarków. No, ja też chciałbym wiedzieć, jak to się stało, jak firma i w jaki sposób właśnie spółka prawa handlowego. Kaczmarek jest właścicielem, jest jego zięć, jest to rodzina wielopokoleniowa, bo jeszcze jest dziecko, czyli trzy pokolenia. Okazuje się, że stoi koparka, ale jak zobaczyli pracownicy... Skoro byli rzeczoznawcy, przyszli do nas i powiedzieli, że w dokumentach szukali, to należy do nas, i w operacie szacunkowym wpisali, że to jest nasze, tylko że na sąsiadce podwórku coś znajduje i oni nie mogą tego wycenić, bo nie mają wejścia od strony budynków, to w operacie jest, że to się znajduje na naszym. Sąsiadka się sprzedała, nie mogliśmy z nią dojść do porozumienia, CPK kupił od niej i, że tak powiem, dzisiaj doszło do takiej sceny, że przyszli rozwalać wszystko. Aha. Chcemy powstrzymać to, żeby się wyjaśniło, żeby naszych budynków nie ruszali. Dlatego państwa wyzwaliśmy, żeby nie było jakichś nieporozumień, jakichś rękoczynów czy cokolwiek. Żeby a to pokażcie, było... tu jest granica. W tą stronę widać granicę, tak? Tak, no, ale to jest budynek nasz, który należy do nas. Sąsiadka z niego korzystała. CPK od niej odkupiło. A gdzie się kończy wasza granica? Na połowie budynku? Tak jak studia. Tu jest budynek. Praktycznie budynek jest cały, widać na mapie. Budynek jest cały. Na nieruchomości. A kto tam stoi, żeby była jasność? Dom. Ten budynek częściowo stoi na waszej działce, stodoła stoi częściowo na pana działce, tak? A oni sobie tylko normalnie z tego korzystali, tak? I użytkowali. Za pana pozwoleniem, czy nie? No nie, bo nikt się nie spytał nas, czy mogą, czy nie mogą. To było jak w dokumentach prawnych pan Kaczmarek jest właścicielem nieruchomości, ziemi i naniesienia, które są, a nie są uregulowane, są własnością pana Kaczmarka. Mało tego, spółka prawa handlowego tak jasno i wyraźnie mówiła, że jak są spory prawne, to oni wyprostują wszystko. Tak wyprostowali, że teraz państwu Kaczmarką chcą zrobić dziurę, wyrwę i rozebrać nie swoje budynki, bo naniesienia, jeszcze raz podkreślam, bez względu na to, jaki jest stan, należą do właściciela gruntów. Koniec. Mało tego, nie powiadomili pana Kaczmarka o tym, że będą rozbierać, a mają obowiązek w tym, żeby to zrobić. Zobaczcie państwo, bo teraz tak, przyjechała ta koparka, stoi. Zobaczyli pracownicy, że jest zamieszanie, w związku z tym dali nogę. I wy nie zwracą uwagi, ale jak miała u siebie, że tak powiem, wycenę, to mogli przyjść od niej do nas i jakoś to porozumieć się, tak? A nie, ona się sprzedała, pieniądze oni wzięli i teraz jest problem i zostaliśmy tak naprawdę na lodzie z problemem, tak? Tak. Tego rodzaju, że pani osiągnęła korzyści nie do niej należące, bo sprzedała nie swoją własność, a spółka prawa handlowego dopuściła się również naruszenia prawa, kupując taką nieruchomość. Z pełną świadomością tego, co jest. To są budynki na waszym gruncie. Na naszym gruncie, tylko że ona z tego korzysta, tak? A dzisiaj wychodzi taka sytuacja, że oni będą rozwalać coś, co nie należy do nich, tak? A wzięli pieniądze, tak? No jakim prawem czyli teraz tak coś skorzystał? Przestępstwo znacznych rozmiarów. Chcę powiedzieć, jak myśmy przyjechali, pan był tak roztrzęsiony, jak zobaczył tych pracowników i koparkę. Mówicie państwo, że tak, przyjechali z tej koparki, gdzie oni się udali? Uciekli. Ale to co uciekli? Czyli jest zamknięta posesja, odjechali czymś? Odjechali. Myśmy z panem Krystianem pojechali i z panem Markiem do urzędu gminy złożyć wniosek. Wniosek jest tu złożony, możecie sobie go przeczytać. Można to zrobić? Właśnie.
i nas tu przez chwilę nie było. Chciałbym panu zgłosić do notatki również, no tak, ja to również nagrywam. Otóż jako strona społeczna zostaliśmy poproszeni na interwencję. Nie mamy prawa, ja to już panu tłumaczyłem, nie mamy prawa ich legitymować. No tak. W związku z tym wzywamy państwa. Oni uciekli, ale my możemy wnioskować do państwa, po pierwsze, o wstrzymanie tych wyłożeń do czasu, tak jak pisze we wniosku, wyjaśnień i procedury prawnej. Myśmy to złożyli również na dziennik do Urzędu Gminy w Baranowie. Pani wójt to przyjęła. Ale już pan mówił. Tak. I od was oczekujemy. Oni mają biuro swoje. Nie wiem, czy to jest firma Budimex, czy jakaś inna. Proszę im powiedzieć. Podjedziemy tam zobaczyć. My dowiedzieliśmy się w maju, że dane grunty zostały sprzedane dla CPK, tak? Sąsiadki już nie ma, nawet nie można było wyjaśnić sytuacji, sprawy z tymi budynkami, bo sąsiadka, wiadomo, wzięła pieniążki, poszła i na tyle się skończyło, tak? Piękny. Tak tutaj traktują pracownicy, właściciele nieruchomości. Zastraszanie. Tak to wygląda. Jest właściciel, pyta się, co będziecie tu robić. Ale nie wolno mi się przejść, a proszę pana, to jest moje i państwo chcecie to rozwalić. Ale jak je rozwalacie? Jedni mówią, że rozwalacie, a od was mówicie, że nie rozwalacie, to jak to naprawdę? Nie rozwalam jeszcze. Proszę pana, to jeszcze. To ale dlatego, jeszcze, że myśmy się zjawili, tak? Nie rozwalamy tego. No przed chwilą pan powiedział, jeszcze tak. Nie rozwalamy, no to pan rozwalam. Się zdecyduje. Pan nie kłamie po prostu. Nie kłamie, nie kłamie pan. Bo mi nie wolno. Proszę mi pokazać dokumenty, na jakiej podstawie państwo to żeście. Nie będę się wypowiadał do państwa, bo mi nie wolno, nie są upoważnione. Jeżeli chcecie, to jest rzecznik nasz i proszę do rzecznika. Teraz są... Ale nie widział pan, co ten człowiek chcemy operator dokumenty, chciał zrobić. Na jakiej podstawie przyjechał... Wyjechać sobie. Nie chciał wyjechać. A dobrze. Nie. Będziemy chcieli... Nie. Tak. Dlaczego wasi pracownicy przyjeżdżają i mówią państwu, że będą wyburzali tak. budynek? To pracownicy. Ale to przecież pracownicy to państwa. Ale to pan odpowiada za swoich pracowników, czy nie? Pracownicy odpowiada. Nie są do udzielania informacji. Są informacji. Są, no to po co udzielają takich informacji? Proszę się pytać ze słuchów. Ale państwo nie wiecie, co my tutaj odczuwamy, tak? Jakie to jest życie tutaj? Panu. Absolutnie nie ma tu możliwości żadnej pracy do momentu, kiedy nie zostanie wyjaśniona pod względem prawnym. Pracownicy przekazali tutaj państwu, że będą wyburzać. Że w ciągu 30 pracownicy dni... nie są do udzielania informacji. No to po co są? To co udzielają? To też się pracownicy pyta. Ludzie odbierają pracowników fizycznych. Panie, czy pan jest zdrowy, czy pan jest chory? Przepraszam, no to pan, jestem zdrowy. Ale to jest kwestia mieszkańców. Jeśli pan ma prawo zadawać pytania. To możemy się wtedy proszę bardzo. Pan nie może się spytać, co będzie robione na jego działce? Tak. No pan naprawdę nie postradał zmysłów? Proszę przyjechać do biura. Nie postradał pan zmysłów? Ale to nie. Nie postradał pan zmysłów? Przyjeżdżają państwo pracownicy, włażą na nieruchomość pana, a pan nie może się spytać? To nie jest na nieruchomość. No daj pan te matki. No to jest pan temat, co pan mówi. No daj pan te mapki. My jesteśmy na tej nieruchomości. No, tak? Na której? I nie wchodziliście. Nie wchodzicie. Niech pan pokaże palcem, gdzie koparka stoi. Czy na czyim gruncie to stoi? A tu jest koparka? Ale to co, trzeba czekać, aż zacznie się burzyć? Proszę pana, granica działki, gdzie to określało te linie, prawda? Koparka stoi w tej granicy, w tej działki. No to, a te budynki chcecie... Ale nie ma niczego. Zostały sprzedane. Czy pan uważa, że to jest w porządku? Tak spółka prawa handlowego działa? Pan mnie wysyła do spółki? Musicie przestrzegać prawa i prawa właścicieli. Artykuł 193, artykuł 190a, proszę z daleka z rączkami od kapliczek. Kapliczki są własnością społeczności lokalnej, a nie właściciela, że sprzeda Matkę Boską, czy wyrwiesz pan krzyż, jak na Dolinopolu. Negocjacje były z sąsiadką, sąsiadka się sprzedała, CPK się opieniędzy. Czemu do mnie nikt nie przyszedł z odszkodowaniem? Czemu nikt nie przyszedł z CPK do nas do negocjacji? Żeby to wyjaśnić. A przyszli od was, bo my się zgłosiliśmy do PDM-u i powiedzieli, że to jest nasze, tylko nie mogą tego wycenić, bo nie mają wejścia z tej strony. Dlaczego państwo wylewacie swoją złość na nas? A ja nie wylewam do pana, tylko wyrażam swoje. A kto chorała przyszedł i pozabijał to? Tak.
To wyście przyszli i pozabijali. Na kto? Na kto? To pan mówi, że ma pan swoich pracowników, za których zakupienia. Za których jest pan Pan kłamie, bo spółka CPK nie robi żadnych... Najmuje was. Proszę nie mówić, że kłamie. Jako najemnicy jesteś. Jako najemnicy jesteście. A najemnikiem kogo pan jest? Pan jest na portu, był już najemnikiem. Jestem właścicielami, proszę pana. Tak. Pan nie jest żadnym właścicielem tutaj. Jestem właścicielem. Pan jest właścicielem. Weź ma grunty ten. Jestem właścicielem. Bardzo wielu działek tutaj jestem właścicielem, proszę pana. Proszę pana, od kiedy te okna i drzwi wszystko jest zabite deskami? No i właśnie, i pytanie, kto to zrobił? Teraz nie ma... A panu odpowiadam, spółka CPK to zrobiła. Tak? A pan dla kogo pracuje? Dla spółki CPK czy prywatnie? Aha, na podlecenie spółki CPK. Szukacie państwo sensacji, bo naprawdę... Nie, to państwo stosujecie psychologię, i to bezczelną. Bezczelną psychologię. Zagrażają bezpieczeństwa mieszkańców. I prawnym właścicielom tych terenów. Ale nikt na niczyją działkę nie wchodzi bezprawnie. Wszędzie, gdzie się i nikt też nie zabija okien bezprawnie? Jak to nie prawda? A okna bezprawnie zostały zabite. No przecież ta działka jest, tłumaczę państwu, nam przekazana. Ta działka. Nie, ale my tłumaczymy panu przecież, że tutaj są nieruchomości, których CPK nie jest własnością. Pan pokaże mi, w jaki sposób zabiliście okna w tym budynku, które nie stoją na działce, którą nabyliście. Chyba jest tutaj linia, prawda? No i my się znajdujemy tutaj, na terenie tej... No a ten budynek stoi tu! Kto jest zrobiony? Ale co robimy z tym budynkiem? Co teraz robimy?